Uwaga pacjenci, zanim zaczniecie oglądać ten odcinek, pamiętajcie, nie róbcie tego w domu. W dzisiejszym odcinku połączymy dwa wyzwania. Dwa wyzwania o tak wysokim poziomie trudności, że raczysko może dopaść każdego. Pierwszy challenge to gra losowym czempionem. I nawet całkiem normalny team comp tam wyszedł. O nie, gram schodą na linii, Boże kochany. Wiesz jaki to będzie kancer? Jeszcze mają blitzcranka w przeciwnym teamie. Ej, mi się otwiera głowa. I faktycznie, dziura w głowie. Zasłaniasz mi głowę. O no, patrz, skaczę, czekaj. A ty nie śpik same. Ej, kuźwa, piknąłem losowego czempiona, dostałem mi lane'a, no bez jaj. Tym razem nam się poszczęściło i z piątki Sejuani, Fizz, Heimer, Fiddlestick i Kindred udało nam się udziorgać jakiś tam team comp. Ale to był dopiero początek. Mam wadę wymowy, jakby ktoś jeszcze nie zauważył, tak? Serio? LOL, ale preka. Mam cię zrozumiali. O nie, o ma chwila. Fuck my life! Ale zjebaliśmy teraz. Uważaj, żebyś nie grabnął teraz. Bo to mi do ogólnie rzecz biorąc. No Nelly! What the fuck did I just said? Yes. Baited. Dobra, to było celowe. Ładny rape tu wjechał. Nie sądziłem. Bo co, bo z Nelly grasz? To już nie sądziłeś, że coś wyjdzie? Nie, bo gram Fiddlestickiem na supporcie. Ej, póki co, piknęliśmy random czempiony i wygrywamy, o co chodzi? No i mamy lepszy team comp niż w zeszłej grze. Co nie? Silence. O, Urgot. Patrzcie, jeszcze go zrobią! Jezus, co tu się dzieje? Odo, wsadź go głębiej, to ja coś wtedy tam tepnę, jakbyś potrzebował pomocy. Ja nie mam pomocy. Już go głębiej nie wsadzę, uwierz mi. Wsadzaj. No już wsadziłem. Oła, dobra, już czekam. Takie typowe udawanie, udawanie tego. Czego? Jezus, kopty mnie wbił! Ładnie! Co to jest w ogóle? Ganki nam wychodzą! Nie wierzę. Nie mam many na nic, Nelly. Nie wiem, czy to powinien tu zostać. Mam Ignite'a, co prawda. Spokojnie, Andrzej. Chodźcie, chodźcie. Ej, jest 8-0. Jezus. No i to właśnie wtedy Urgot wymyślił drugą część naszego wyzwania. A mianowicie... Gra bez śmierci challenge. Nelly, ja teraz udaję, że się cofam, bo mam szóstkę, zaraz się w nich bije, co? Tak. Pamiętajcie, nie zgin challenge. To ja się cofam do bazy, ja się wybudzę. Hello? Is it me you're looking for? Ładnie. Ej, Hodo, pokazać ci moją marchewę? Puka. Bo jaka wielka. O kurde! Jaka gruba, lol. Pierwszy raz taką widzę. To słabo. Nelly, tylko nie gin. XD, to nie jest XD, to jest skrót od Dr. Xamy. Ej, plecy. Jakie plecy? Takie, że macie... Silence! O, nie gin challenge! Pomocy! Kurwa! Proszę bardzo, nie gin challenge, jak wszyscy giną. Ja się healam, nara. Jeszcze nikt nie zginął, spadaj. Uwaga! Nie podchodź tam! Dobra, idziemy challenge. Do domu, chodź! Idziemy nie do podchodź do domu. Tam challenge! I dobra, teraz możemy podejść. Patrzcie jaka kanapka. Ale gangbang. Dobra. Uwaga, dobra. Blitzcrank, Nelly. To nie, chodźcie. Chodź, no chodź. No co chodź? Aha, no chyba, że tak. A do jednak bez fajta się nie obejdzie. Mamy Vlada za sobą. Macie ze mną, chce się mnie. Nie chcę ginąć! Jezus, jaki kurwa, co tu się dzieje? Zaraz. Ale co tu się wydarzyło? Klinika okłamuje widzów. Nie no, Nelly umarł, ale niestety nie udało mi się tego nagrać. Przepraszam. W sumie Xamę też umarł. I ten Heimer to jest warzywo, jak to jest. Tamę! Jak wbił!
Dawaj cię do brzucha! Tak, same siusiek. Idę tam do was. Neli? Ej, pomóżcie Neli! Fleszuj czy coś. Uciekaj od tego gówna! Fleszuj! Nope. Jakby nie było jutra. No kuźwa, Bartek! No co ja? Bartek, wiesz co? Byś się wstydził. Mam wbijać? Idę. Mam wbijać? Da. No to wbijacz. Pięknie! Kto będzie następnym frajerem, jak mówicie? Ty będziesz, Chodo. Nie martw się. Mówisz? No w sumie mam Zonię na cooldownie, więc... To co, odpalasz go? Odpalam. Fuck, pokusuje mnie. Ej, nie tą wieżę, Żuku! Żuku! Ej, bo już zaraz przegram niezgi challenge. Captain Teleport Out. Moja wieża nie może paść. 32-3, jeszcze nie widziałem takiego rape'u. Wiedzieliśmy bardzo dobrze, że w tym momencie moglibyśmy już kończyć grę. Jednak zrodził nam się w głowach plan idealnego baitu. Weźcie to zbaitujcie. Baitujcie! Może mają tu warda. Nie, bez sensu. Dobra, ja jestem cierpliwy, czekamy. I tak oto rozpoczął się długi, żmudny, no i trochę nudny okres wyczekiwania za ścianą. Wrogowie nie do końca chcieli wyjść poza mury swojej bazy. Ale my byliśmy cierpliwi. Wiedzieliśmy, że prędzej czy później to się opłaci. Wbijam! A! O mój Boże! To jest piękne! Naga. Ej, to była doskonała gra, jeszcze nie miałem tak dobrej zabawy. Ej, ja w życiu. Ja płakać za nich. Cześć, dzięki za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, to oczywiście pozostawcie po sobie łapkę w górę i subskrybujcie, żeby zawsze być na bieżąco, a teraz mamy dla was jeszcze mały specjal, ja z Urgotem zebraliśmy się tutaj na TS-ie, żeby pogadać o evencie, który ostatnio miał miejsce w Poznaniu, mianowicie o PGA, pewnie słyszeliście. Dzień dobry, w ogóle, tak swoją drogą. Był okej ten event, w sensie praktycznie na żadnym stoisku się nie zatrzymałem, mieliśmy próbę, żeby zagrać w Mario Kart z ekipą, aczkolwiek no niestety ludzie grający przed nami grali po 20 gier chyba ciągiem, ale event naprawdę wydawał się bardzo przyjazny. Jakbym miał te 3 lata mniej, miał więcej czasu, to bym tam siedział cały dzień i grał we wszystko tak naprawdę. Ja trochę z innej perspektywy jakby na to patrzyłem, bo no, ja nie gram za bardzo w nic innego poza ligą. Nie do końca mnie to interesowało super specjalnie. Jak byłem sobie pooglądać turnieje Lola Rano, to było w miarę fajnie, tam jakieś jeden na jeden widziałem. Ale same stoiska pewnie były atrakcyjne dla osób, którzy przyszli tam zobaczyć jakieś gierki albo swojego ulubionego youtubera. No dla mnie okej, okay, ale... No, trzeba też pamiętać, że ten event jest jednak eventem growym, a nie lolowym, tak stricte, albo e-sportowym. Ale jeżeli chodzi o samą PGA, to może jeszcze wypowiedzieć coś na temat spotkania z widzami. No właśnie, spotkanie z widzami, które odbyło się w sobotę o 12, no przerosło chyba nasze oczekiwania, moje na pewno, nie wiem. Moje też. W zeszłym roku spotkaliśmy się w tym samym miejscu i było tam około, no nie wiem, 30, tam 40 osób. Dla nas to już było dużo. Jak przyszliśmy, byliśmy zszokowani, a w tym roku zeszliśmy tam na górę, patrzymy schodami w dół, a tam... Ponad setka na pewno była ludzi. Tutaj też zresztą macie w tej chwili w podkładzie, widzicie kilka foteczek, które udało nam się od was pozyskać. Widzicie też taką zbiorową samojebkę, którą sobie walnęliśmy z wszystkimi na samym początku. W sobotę były testy gry Board Legends, czyli to jest przetransformowanie moby w grę planszową. Grałem w nią pierwszy raz chyba pół roku temu. Gra nabiera takich już naprawdę porządnych kształtów. Cały event z naszej strony opierał się na tym, że mieliśmy zagrać jeden mecz z Overpowem. Jak to się kurwa mówi? Połem? Tak. I co do samego Overpowa, to jest tak, to była troszkę niezręczna sytuacja, bo widać był bardzo zdystansowany do nas, ale jak już byliśmy w środku meczu i naprawdę była zacięta rozgrywka, to
było bardzo spoko. To był najbardziej intensywny mecz, jaki grałem w tą grę, a grałem aż 3 mecze, więc mogę coś powiedzieć. Sam mecz trwał chyba 1,5 godziny, a pod koniec po prostu były takie kalkulacje, co kto ma zrobić, gdzie kto ma pobiec, co ma zbejtować, że po prostu naprawdę mózgi pracowały. Hodo próbował backdoorować Nexus, wyrzucił dokładnie ten numerek, który musiał wyrzucić. Po prostu okrzyk radości, zbackdoorował Nexus, kiedy Overpaw rzucił kartą, rzut minus 4 i po prostu załamka totalna. Dojechali nas backdoorem. Tak, no niestety polegliśmy, ale zabawa była przednia i myślę, że zarówno my, jak i Overpaw, jak sami organizatorzy, czy tam właściciele kosteczki, również byli z rezultatów zadowoleni. Co do samej gry, to w najbliższym czasie będzie mnóstwo testów. Najbliższy będzie na Falconie, potem na Opolconie, z tego co kojarzę, na którym prawdopodobnie mogę być, bo w sumie daleko nie mam. Na Comic-Conie też będę na pewno na stoisku i będę tam tłumaczył razem z nimi grę, także zapraszam was serdecznie. Serdecznie zapraszamy, gra jest fajna, warto ją sprawdzić, póki jeszcze nie wyszła. Sama w sobie gra będzie na Kickstarterze w lutym dopiero, także jeszcze trzeba poczekać, bo są pewne jeszcze sprawy a propos nazwy, czy World Legends za bardzo nie podchodzi pod League of Legends. Prawda jest taka, że jeżeli chodzi o World Legends, to sam się tak naprawdę zainteresowałem tematem, mój wyskoczyło któryś razów polecanych na Facebooku i tak przysiadłem, napisałem do nich pierwszej w nocy wiadomość na fanpage'u, że w sumie podoba mi się ten projekt, mamy kanał, hej, mogę tam coś wam pomóc, chcę zobaczyć grę, czy można ją wypromować. Przyjechali do Poznania, wbiliśmy z Nelly schod, zagrać partyjkę, gra się bardzo spodobała. Jako, że w sumie też się interesuje grami planszowymi, to naprawdę z miłą chęcią pomagam przy samym tworzeniu gry, bo wiele też pomysłów, które podrzuciłem, weszło w życie. No mamy nadzieję, że gra wypali, bo to jednak jest takie przeniesienie tego, co lubimy i z czego nagrywamy, na grę planszową. No dobra, no to w takim razie co? Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na PGA, bardzo nam było miło. Dziękujemy wszystkim, którzy byli na evencie. Dziękujemy też organizatorom, oczywiście Overpawowi, wszystkim za tą okazję, żeby zagrać. I jeszcze przypominamy, bo tak na końcówce spotkania powiedzieliśmy o tym, aczkolwiek no teraz też chyba to powtórzymy. Jeżeli macie jakąś fotkę z nami, to możecie ją wysłać na nasz e-mail klinika dla widzów@gmail.com za swoim nickiem, no i spróbujemy zorganizować jakieś customiki z okazji tylko, że chciał wam się przyjść do nas. Dobra, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Wielkie dzięki za słuchanie tego naszego przedłużonego gadania, ale to no. No dobra, no zatrzymajcie się, na razie. No, cześć.